patrzę. Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Nie ma tu nic ciekawego. Coś tu pływa, jakiś olej. Srebrna przykrywka pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! I jak? Masz coś? Mhm. Fragment bomby. Happen! Spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz! Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentami jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, a szpieg na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kogirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Szwejk, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Niemożliwe? Czemu? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu.
Nie żyje? Nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Rojman. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. Jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. Grzecznie, proszę. Nie jestem jednym z twoich chłopców na posyłki. Wybacz, po prostu nawykłem do wydawania poleceń. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć! Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Pora na mnie. Ja mam co robić. Bywaj. Gdzie? Witam szanownego pana. Nożyczki i brzytwy świeżo naostrzone. Dałbyś radę mnie ostrzyć? Bywaj. Już.
Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj. Od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie portalu. Miecze pierwszego sortu! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Bywaj. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Au! Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie ponta. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj. Wróciłeś. Pokaż te książki.
Bywaj. Widzicie, jak mi się Dochroć set! Bardziej na Melinę Żebraka niż dom Margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Ślady stóp. Srebrny cylinder, taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. Jakiś list i butelka. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaskra. Albo Ciri. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok.
Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Potas? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. Olej z wiwerny. Ciri śledzi mnie Mengę, to on przechwycił skarb, ma jaskra, uciekaj stąd. Kroki, niedobrze.
Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Chwila. Wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś. Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Niby tak, ale martwiłem się o ciebie, więc wpadłem zobaczyć, czy wszystko w porządku. Gówno prawda, po prostu mi nie ufasz. Oczywiście, że ci nie ufam. A ty nie ufasz mnie. Zdrowy układ. Panowie, czuję się uprzywilejowana, że mogę być świadkiem tej sławnej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie, wychodząc do miasta. Więc błagam, przejdźmy do rzeczy. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o Bobie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menger. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Menge obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. Znam cię jednak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że interesują cię rezultaty. Skłamałem, zgoda, ale i tak doprowadzę cię do skarbu. Wybacz, Geralt, ale po numerze, który właśnie odwaliłeś, prędzej uwierzę kurwie, która mi wyzna miłość. A uwierzysz czarodziejce, która ma interes w tym, żebyś odzyskał swoje pieniądze? Już prędzej. Chociaż nadal wolałbym tę kurwę. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. Menge szasta ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego, co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? Czyli my odwalamy brudną robotę, a ty siedzisz z założonymi rękoma. Mój drogi, jeśli mogę się kimś wysłużyć, zawsze z tego korzystam. To wygodne. I bezpieczne. Może przyznasz, że boisz się Mengego? Oczywiście, że się go boję. W końcu to niebezpieczny sukinsyn. Triss powiedziałaby ci to samo. Może bez inwektyw. Ale z ogólnym przesłaniem się zgadzam. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No gołąbeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my... no wiesz. Nie zwierzam się, Dijkstrze, z sercowych rozterek. Racja. Też bym go sobie nie wybrała na powiernika. No, ale zeszliśmy z tematu.
Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Myślałam, że nie może być gorzej. Nie trzeba cię tego, mistrzu! Chodź, chodź, chodź. Wiedźmina. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Może wytłumaczysz, o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy. To zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko.
Triss, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Wchodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fartykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza. Więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Dobrze. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Triss Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią! Łapy precz. Coś ty powiedział? Czułem, że nie można mu ufać. Wiedźmin, wiedźma, jedno i to samo. To i na jednym stosie skończył. W wiecznym płomieniu na brzegu. Dajesz mi wybór. Thank you.
jakieś ostatnie słowa? No?
chyba wszyscy. Mało brakowało. Działanie pod przykrywką to nie jest chyba twoja specjalność. Nie jest, prawda? Wolę prostsze rozwiązania. Najpierw bijemy, potem pytamy. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka.
Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za paskiem nic, ale... Czekaj, coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże? On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście. Tu się rozdzielmy, ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Hola, pan Roywen prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic. Już idziemy. Kogo ja widzę? Geralt z Rivi. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengu. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś.
Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Jak się dowiedziałeś? Ja teraz zadaję pytania. Nieprawda. To akurat było zdanie orzekające. Dijkstra, nie robią na mnie wrażenia te twoje twardzielskie teksty. Rozmawiajmy jak dorośli. Oj, Geralt. Powinienem kazać cię udusić, ale lubię cię. Ty draniu. Ja też cię lubię, hrabio od siedmiu boleści. Skoro już sobie wyznaliśmy uczucia, jak mnie przejrzałeś? Od początku czułem, że coś kombinujesz. Nie targowałeś się o wynagrodzenie. A potem, jak dowiedziałem się swoimi kanałami, że w domu margrabiego Henkla widywana jaskra, złożyłem sobie wszystko w całość. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? Mam gorsze cechy. Wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy.
potrzebuje się, żeby dostać. Odmieńcze, twoje miejsce jest w lodzie! Cały zagar? Ten pan potrzebuje świeżego borsza, a nie trupła, jak otrzymasz na spraganie. Ależ wieje. Otwieraj. Pokaż mi swoje towary. Żegnaj.
adiutant. Testem. Się zatrujesz. Trzyma funtami stali. Macie coś na ból brzucha? Odwczoraj kuję... Najlepsze towary po tej stronie Pontaru! Proponuję liście Hypericum perforatum, czyli dziurawca. Rozkurcza mięśnie. Witam znowu. To co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Tak się składa, że rzeczywiście mam dla ciebie zamówienie. Wspaniale. Zobaczysz, będziesz zadowolony.
Bywaj. Znaleźli kolejnego trupa. Wyssany do ostatniej kropelki. Została sama sobie. Co dla szanownej pani? Cyrkiel? Cierka? Co się krzywi? Zesrałeś się w gacie? Do ciebie też przyszli ludzie z Kurwiela Juniora po opłatę. Wszystkich przyszli i wszyscy zapłacili. Jako Wolter się próbował wstawić. Ha! Klient! Wykonasz coś dla mnie? Bywaj.
wyciu wczoraj, słyszałeś? Co oni robili tej kobiecie? To co zawsze. Zaczęli od paznokci, skończyli na pomoc. Niech żyje, niech żyje. Dość mam tego wszystkiego. Kolejny przybłęda z Temerii. A ty z jakim wsi jesteś? Z Wierzbicy. To w Temerii, dwa dni drogi. A! Nie zgadzam się. Też chciałbyś zarobić, co? Odmieniec! Tfu! Mój tatuś bardzo nie lubi elfów. Jesteś elfem? A jak było z tym zdrowicielem? Uczyłem się nikomu nie wadząc, aż tu nagle on się zjawia i... Wysłuchaj mnie. Dość mam tego wszystkiego. Człowiek uczciwy, prawy. Wieczny ogniu, w tobie ostatnia nadzieja. Nieboskąpie ofiary, jeżeli wysłuchasz tej prośby. Chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu przed północą. Od złego uchowaj. Thank you.
Czego tu szukasz, Sanesto? Donos będzie karany. Składające się mięso, ludzkie mięso. Palone wiedźmy strasznie śmierdzą. Wiem, byłam na takim paleniu, statusie. Rana zadana mieczem, płytka, ale przecięła tętnicę, a w ręku klucz. Ciekawe. Uciekał, aż się wykrwalił. Trudno powiedzieć. Wyraźny, krwawił obficie. Całą rodzinę już pochowałem. Syna czarni zabili, żona od dyzentery zmarniała. Ty przynajmniej mogłeś bliskich pogrzebać. Ja nawet nie wiem, gdzie mogę. Wyżyliśmy od frontu, w lesie rozbiliśmy obóz. Wziąłem proce, żeby obrócić. Co ja mam teraz zrobić? Ty, kolega, zapraszał cię tu kto? Nie, trafiłem tu po śladach ludzkiej krwi. Czyli znalazłeś naszego drucha Derricka? No, no, to musisz mieć dobre oko. Po tym jak się, no, posprzeczaliśmy, szukałem go pół dnia. I tyle z tego mam, że wlazłem w psie gówno. A takie ładne ciżmy noszę, z wężowej skórki, zobacz se. Na co tyle gadasz? Tasak mówił jasno. Jak ktoś znajdzie Melinę, kosa mu pod żebro i do rynsztoku. Pomyśl, Grun. Choć raz, kurwa, pomyśl. Skoro wiedźmin znalazł ciało, to znalazł i klucz. Bez klucza nie otworzymy skrzyni. Nie otworzymy skrzyni, więc Tasak nie dostanie, co zamówił. Nie dostanie, to się wkurwi. Chcesz tego? No właśnie. Posłuchaj, no, kolego.
Masz dwie możliwości. Pierwsza, oddasz klucz, zapłacę ci za fatygę i wszyscy będą zadowoleni. Druga, będziesz fikał. A wtedy zrobimy jak radzi Grun. Kosa pod żebro. Dobra, bierz klucz i dawaj złoto. O, widzisz, Grun? Czasem można po dobroci. Interesy z tobą to przyjemność, kolego. A teraz zmykaj. Zawsze taki krzywy był? Nie, chłodny. Postawili prosto. Aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało okraść bank Divara. Wymyślili sobie, że wykopią tunel, co poprowadzi z piwnicy pod sam skarbiec. Tylko na górnictwie, bo Divara się znali. Nie postawili stępy, więc tunel się zapadł, a dom przekrzywił. Może ona się w końcu do niego wyprowadzi. Dobrze by było.
Tak, Geralt? Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu... A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś. Co nie znaczy, że nie ciesz... Bywaj. Tak, Geralt? Bywaj. Aleś mnie przestraszył. Straż wezwijcie! Kochanie, czemu masz takie siłę włosy? Będę miał na ciebie bacza niebia, bo włosy. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Triss, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się.
jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Zmądrzałeś? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Lis, przestań. Najpierw niech... Proszę. To ja. Będziesz mówić? Zależy od pytania. Z tej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Tak. I czego byś nie zrobiła, wiedźmo. Tego jednego nie zdradzę. Gdzie Menge ukrył skarb z jego Rywena? Nie. Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak. A mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. Szukam Jaspera. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagę we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Oczekujesz przeprosin? Nie, ale dziwić mi się chyba wolno, co? Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Wiem. Za dużo widziałem. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie... Albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale... jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo... ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka.
Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Teściowa to stara słowica. Chęci do życia ze mnie. A pieniądz jakiś masz? Zachowuj się przyzwoicie. Chyba przestanę. Ojej! A ja im więcej piec, tym bardziej jestem szybki. Wieczno, dlaczego ja? Lumpen proletariusz. Prawdopodobnie.
Wiem, gdzie jest jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaska, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze Skurwielem Juniorem. Może on będzie coś wiedział. Do zobaczenia. Chcesz mnie upić? Jakbym chciał cię upić, to nie dziwię się, ale to chyba się zakochałem. Dlaczego? Za drogo. Powiadają, że niedługo ma być zorganizowany bieg. Nic nie boli tak jak życie. Zara! Ale jakieś ostatnie słowa? Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Wiesz, może porozmawiamy o czymś innym? Chętnie. Sama miałam to zaproponować. O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu.
Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się narażała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest, kiedy cię torturują, kiedy słyszysz krzyki innych i nie możesz nic zrobić. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Zachowuj się, Wiedźminie. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie. Ostrzegam cię. Ech, co za czasy. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Witaj. Słucham? Słyszałem, że można gdzieś tu tanio kupić świeże pstrągi. Co? Pstrągi? Nie dotykaj pstrąga. Poczyna urąga. Rozumiesz? Opierdoli cię. Meli w tym modelu to nawet skoro można. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Tędy, to niedaleko. Pomóż mi!
Dziękuję. Chodźmy. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. Tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty... Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią i dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowców. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazairu stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cele w talii? Daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jastrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. No proszę, kolejny dziwotwór. My
Będziesz zajebiście wyglądał. Nawet. Brat został w Temerii. Nie ma nadziei. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Bywaj. Wieczne ognie zbaw od dni wygardczyków. Co za czasy. Cały dzień się drzwi nie zamykają.
widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym, Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. Pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Ale jak on mógł z tą chudą Lafirendą? No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet. Gdzie ja drugiego takiego znajdę? Sobie. No? Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hmm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Wianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie skrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward tam jakiś tam z rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Chuj skrzymiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Chodźmy, Tris, nie róbmy zamieszania. Ej, Vivianka! Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałaś powozy przed Passiflorą. Wracaj! Wstrętny typ. Jeszcze z tobą nie skończyłem. W
powinni częściej organizować takie bale. Być pana córką. Ależ mnie to wcale nie przeszkadza. Dalej tu jesteś? Słucham, Mosterdzieju. Ukradnę pani buziaczkę. Mnie? Sami sobie na to zasłużyli. Nie widzę, nie przepadałam za czarodziejkami. Wszystko powiem pana żonie. Dobrze, ale najpierw buziaczkę. Łachmyta. Geralt, wracaj! Pan mnie szukał? Nietolerancja i zabobon zawsze były w ostrości. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Nie spodobał mi się. Czemu koniecznie chciałaś z nim porozmawiać? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Nie marzysz, tylko przynieść krewetki i trąbki. Rozejrzyjmy się tu. To wbrew naturze już się strasznie o tym zdaje, co się tam wyprawia. To nudne. Chodźmy z nim porozmawiać. Kiedyś to... Ale samy to a co tutaj robi wiedźma? Wybaczcie. Jak tam idą interesy? O, proszę, następny chętny. Prosimy. Sir Devanon właśnie zwolnił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Gramy. Thank you.
okazja. Jeszcze jedną partię? Kiedy karta idzie, trzeba to wykorzystać. Kolejny przeciwnik to hrabia Gomo Selig. Jego ojciec w czasach swej świetności przegrał rodzinny majątek w Dolinie Nimnar, a Gomo poszedł w jego ślady. Nie należy go jednak lekceważyć w rozgrywce. Desperaci są niebezpieczni. Gramy. W razie zajęcia nie znajdziesz. Thank you.
teraz trzeba się odkuć. Kolejny przeciwnik to hrabia Gomo Sen. Jego ojciec w czasach swej świetności przegrał rodzinny majątek w Dolinie Nimna, a Gomo poszedł w jego ślady. Gramy. Jeszcze jedną partię? Kiedy karta idzie, trzeba to wykorzystać. Sir Marius Flori. Mówią, że dzięki swojemu amuletowi z kości zeugla nigdy nie przegrywa. Oczywiście, ja mógłbym coś na ten temat powiedzieć. Gramy. Prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie.
Piękna dama wyraźnie przynosi panu szczęście. Proszę się jej trzymać. Zdarzy się. Słyszałem kilka ballad o tobie i tej twojej czarodziejce Guinevere. Tak? Jak tam idą interesy? Greg, nie widziałeś Dergofa przed chwilą? O, przepraszam. Pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. Nic nie szkodzi. Kesłek? Nawet nie oczywiście zdążyłem. Ależ, drogi pan! Tego wszystkiego. Siad. Alchemia to niebezpieczne. Wieczny ogniu, wiedźmin! Mam wrażenie, że już się gdzieś spotkali. Jest gdzieś kraina, gdzie żyje więcej takich jak ty? A wiesz, na Zamurzu jest pralnia. Leżeć! Przyodzienie tam piorą. Tak? Proszę mnie nie zaczepiać. A wtedy jak stał się na obiad spóźnił? Nic! Oczywiście zdążyłem uskoczyć w porę i tylko osmaliło mi brwi. Alchemia to... Cisunka w tanie? Tego, co przyszedł z tą rudą z łzą. No patrz, mówiłaś, że Wegelbud to taka konserwa, a tu proszę, ściągnęła stripteasera. Tylko po co mu ta dziewczyna? Może podaję rekwizyty? Widziałeś tego w obcisłym kaftanie? Tego, co przyszedł z tą rudą ze łzą.